Audio system HX165SQ EM Evo 2 łamane przez 3, no ze zwag to EM Evo 3, czyli wersja instalatorska high-endowego, taki high-end entry-level audiosystemu 16,5 cm, zamontowana w przednich i w tylnych drzwiach Audi A5 będzie, no F5 to się nazywa tak naprawdę, bazuje to na Audi A4 B9, czyli aktualny jeszcze model Audi A5 Sportback, 5-drzwiowe coupé, czy też liftback, zależnie jak tam kto określa. Pierwsze wrażenia po zamontowaniu głośników. Głośnik subwooferowy. No jest już słyszalna różnica, że ten głośnik sobie zdecydowanie lepiej daje radę. Fabryczne głośniczki Audi. Teraz zamkniemy klapę, zobaczymy jak bez klapy z klapą. Ten bas zdjąć, bo już się wygrzał na tyle głośnik. Oczywiście po wygrzaniu ten bas będzie miał inny charakter, będzie bardziej nasycony, głębszy. Postukuje delikatnie w plecy mnie, także chyba nie jest źle. I generalnie jest spory przyrost głośności. Jednak te potężne neodymowe magnesy w głośnikach HX165SQ EMEVO dają czadu. Już wchodzimy klienta, zobaczymy jak on oceni to. Obcesowo, ale właśnie klient, pierwsze wrażenie. Naprawdę jestem w pozytywnym szoku. Pierwsze wrażenie, przód idealnie czysto, brzmienie naprawdę rewelacja.
No i jest troszkę głośniej niż było. Jest, jest, oj, zdecydowanie. Bas, przede wszystkim jest bas, bo wcześniej go po prostu... On był, tylko po prostu był dosyć cichy i tak. Tam w bagażniku było go słychać, ale to już nie był taki. Tak. Na razie jest dosyć twardy, to ja sobie zdaję z tego sprawę, no bo mówię, ten głośnik po prostu jest twardy i musi popracować i trochę się zmiękczyć, ale jest odczuwalny. Tak. Jest tam. Myślę, że jak pan dojedzie do domu, to już będzie ogromna, ogromna różnica, bo te głośniki ulegną już poprawieniu swoich parametrów. Super. Pozdrawiam w takim razie do zobaczenia wszystkich, polecam nasz kanał na YouTubie i ponownie do zobaczenia.